fajnie, nie? Dobry wieczór, witam Was kochani bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w gronie miłośników psów i dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie troszkę porozmawiali o tym, czym jest fobia u psa i w jaki sposób możemy psiakowi pomóc, kiedy no, taka sytuacja się zdarzy, że nabawi się fobii. Ja się nazywam Jacek Gałuszka i od ponad 20 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. Formuła tego naszego spotkania środowego zazwyczaj jest taka, że nie tylko ja coś gadam, ale też proszę Was, żebyście Wy mówili, pytali, dzielili się swoim doświadczeniem, żeby to była nasza rozmowa. I też właśnie o to proszę, a szczególnie serdecznie witam tych wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy. Jeżeli ktoś taki jest, to niech się ujawni, pomacha łapką albo kliknie, to będę wiedział, że mogę szczególnie taką osobę przywitać. Jeżeli chodzi o fobię w ogóle, to oczywiście nie tylko nasze psy mają ten problem, tak, bo to dotyczy w ogóle każdego ssaka, który może się takiego czegoś nabawić. Można niestety fobii nabyć. Tak. To nie jest tak, że ktoś się po prostu z taką fobią rodzi. Najczęściej nabywamy ją wskutek jakiegoś doświadczenia albo wskutek procesu uczenia się określonej reakcji w obecności określonego bodźca. Dlatego jeżeli pamiętacie zapewne jakieś sytuacje, w których wasz pies się wystraszył burzy, a później na przykład zaczął się bać burzy, czy możemy mówić o fobii dźwiękowej, no to właśnie jest to tego typu proces. I jeśli chodzi w ogóle o to, czym jest fobia, to można ją określić jako intensywny, ale irracjonalny strach przed określonym obiektem, sytuacją bądź aktywnością, która prowadzi do unikania tego obiektu lub sytuacji. Czyli można również powiedzieć, że fobia jest rodzajem zaburzenia lękowego, a więc jeżeli unikanie danego obiektu lub sytuacji, która wiąże się z przeżywaniem lęku, prowadzi do uczucia ulgi, no to to uczucie ulgi będzie wzmacniające właśnie dla ponownego zachowania takiego, które prowadzi do unikania danego obiektu. Żeby to jakoś Wam jeszcze bardziej przybliżyć, o, właśnie tutaj jeszcze Łukasz pisze, że mój onek boi się, że spadnie na niego jakiś przedmiot po tym, jak kilka razy wystraszył się potrąconej szczotki na kiju. Właśnie, czyli to było jakieś doświadczenie, które prawdopodobnie dla niego było doświadczeniem traumatycznym i teraz on zaczyna generalizować ten swój strach i być może rzeczywiście wytwarzać fobię. To jest właśnie taki też fajny przykład. Jak zazwyczaj fobie się tworzą? Tak? Mogą się tworzyć, o dziwo, przez naśladownictwo. Czyli jeżeli obserwujemy reakcję strachu innych osób, czyli na przykład w przypadku ludzi dziecko zobaczy, że rodzic panicznie reaguje na widok, nie wiem, pająka, no to może nauczyć się tej samej reakcji w obecności pająka. Tak? To ma też swoje uzasadnienie ewolucyjne, dlatego że jeżeli pomyślimy sobie o takich osobach, które na przykład żyją w jakichś warunkach, no, nazwijmy to dzikich, tak? To dziecko musi odpowiednio reagować w sytuacjach zagrożenia, tak? Czyli nie wiem, jesteśmy w jakiejś dżungli, dziecko widzi, jak reaguje człowiek dorosły na obecność jakiegoś na przykład zwierzęcia, które może być groźne i uczy się przez naśladownictwo dokładnie takiej samej reakcji. Dzięki czemu ta reakcja chroni jego życie, prawda?
A więc jeżeli mamy taką sytuację, no to naśladownictwo po prostu jest sposobem uczenia się, który chroni przetrwanie w sytuacjach właśnie życia w jakimś środowisku, które może nieść ze sobą zagrożenie. Ale żeby wytworzyła się fobia, to niekoniecznie musi być to naśladowanie zachowań innych. Notabene nasze psy też obserwują nasze reakcje w różnych sytuacjach i też mogą uczyć się przez naśladownictwo, co zostało już wielokrotnie zbadane, a więc pies może widzieć naszą reakcję i naśladować nasz sposób reagowania, na przykład ucieczką, strachem, więc będzie budować w sobie taką rezerwę względem takiego obiektu, tak? Obiektu lub takiej sytuacji. Pozdrowienia z plaży w Sobieszewie, Zefir. Pozdrawiamy też Zefira i ciebie, Pawle, serdecznie. A jeszcze pająki, Asia. Pająki, moja fobia, arachnofobia, która mi ciągle przeszkadza. Ciekawostką jest, że hodowałam przez 2 lata ptasznika kędzierzawego, którego brałam na rękę, ale mniejszych panicznie się boję. No widzisz, czyli twoja arachnofobia związana jest z innymi pająkami niż ten, z którym miałaś do czynienia. Czyli tutaj mamy jakąś taką cechę rozróżniającą, nie? Że nie wszystkie pająki. Ale właśnie, jak można wytworzyć taką fobię przed na przykład pająkami, tak? Więc wyobraźcie sobie, że wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia i zastajecie tam pająka. No bo to jest jak, nie wiem, ciemna piwnica. Wchodzicie, jest pająk. I masz kilka możliwości zareagowania na tą sytuację. Możesz po prostu tego pająka zatłuc. To wiem, że zapewne obrońcy praw pająków będą mieli to za złe, ale okej. Okay. Możesz tego pająka po prostu wziąć i wyrzucić z tego, tak? Albo możesz zareagować takim odruchem obrzydzenia i uciec z tej piwnicy, wyjść stamtąd, nie? Ale zostaje w tobie odrobina dyskomfortu, która już wiąże się z danym miejscem, z tą piwnicą, z obecnością pająka i z sytuacją, że tam właśnie ten pająk został przez ciebie zastany. Następnym razem, kiedy wchodzisz do tego samego pomieszczenia, tej samej piwnicy, to twoje ciało migdałowate, czyli ta część mózgu odpowiedzialna za zapamiętywanie emocji, a zwłaszcza emocji strachu, już zaczyna wysyłać swoje sygnały, mówiąc: uważaj, tam może być pająk. Wchodzisz z pewnym takim wahaniem, czy jego tam przypadkiem nie będzie, ale jeżeli on tam będzie, to twoja reakcja będzie zdecydowanie mocniejsza, i wtedy wycofując się czujesz ulgę, tak? uciekłeś przed potencjalnym zagrożeniem i ta ulga staje się znowu wzmocnieniem dla tej reakcji, tak? Czyli dla tego odczucia, znaczy dla ucieczki i odczucia ulgi, które wzmacnia tą ucieczkę. No i tak, wiecie, po kawałku może się okazać, że wreszcie w ogóle przestaniesz wchodzić do tej piwnicy, obawiając się, że tam jest pająk, a kiedy w innej sytuacji pojawi się pająk, zareagujesz już zdecydowaną reakcją strachu i tak może się właśnie ta arachnofobia wybudować, tak? Czyli poprzez naukę warunkowanie klasyczne i instrumentalne właśnie idealnie nadają się do tworzenia fobii. Fobie mogą powstawać właśnie poprzez takie skojarzenie neutralnego bodźca, no bo pająk jest bodźcem neutralnym, no on po prostu nie robi ci nic złego, on tam po prostu jest, ale może zostać skojarzone z jakimś negatywnym wydarzeniem. Jeżeli by cię ten pająk ugryzł, nie, no to takie ugryzienie będzie zdecydowanie negatywnym wydarzeniem, czyli widząc pająka, zaczynasz oczekiwać czegoś nieprzyjemnego, tak, jakim jest ugryzienie. Tak, zresztą to działa warunkowanie klasyczne, czyli w momencie, kiedy zobaczysz pająka, to twój organizm już będzie produkować emocje strachu. Natomiast jeżeli do tego dojdzie właśnie to, o czym mówiłem, czyli odejście i uczucie ulgi,
no to już to mamy tak zwane warunkowanie instrumentalne, w którym obiekt, czy w tym przypadku człowiek, czy jakikolwiek inny zwierz zdolny do uczenia się, będzie wiedział, co może zrobić w danej sytuacji, żeby odczuć ulgę. I będzie preferować takie zachowanie, które tą ulgę przynosi. I to od razu wam powiem, jest pewien problem w pracy z fobiami, dlatego że naturalnym sposobem radzenia sobie z uczuciem strachu, jakie się pojawia w związku z tym konkretnym bodźcem, jest próba ucieczki, uniknięcia tego bodźca, więc organizm robi wszystko, żeby właśnie w ten sposób zareagować. Bardzo silną fobię może również spowodować doświadczenie traumatyczne, przy czym traumą byśmy mogli nazwać każde takie wydarzenie, które jest silne, nieprzyjemne bądź długotrwałe i które zapisuje się po prostu w naszej pamięci emocjonalnej. Tak? Zazwyczaj wobec takiego wydarzenia człowiek czy pies też, prawda, zastyga w bezruchu albo uruchamia tak zwane strategie przetrwania. I jeśli to doświadczenie jest wystarczająco silne, to ciało migdałowate na pewno doskonale zapamięta, co spowodowało ten stan i będzie starało się w przyszłości takiego na podobne bodźce reagować w podobny sposób. Znowu, co może być taką traumą dla psa? Na przykład pogryzienie przez innego psa może być traumą. Jeżeli na przykład macie szczeniaka, bo niekoniecznie szczeniaka, psa, który został pogryziony przez innego psa, to możecie zaobserwować, że wasz pies zaczyna reagować strachem na widok innych psów, które wyglądają podobnie do tamtego. Czyli na przykład jeśli to był duży czarny pies, to będzie reagować strachem na duże czarne psy. Niestety to doświadczenie traumatyczne ma taką tendencję do generalizowania się, czyli może być też tak, że pies wasz będzie reagować strachem nie tylko na duże czarne psy, ale na małe czarne psy też, albo na duże psy niezależnie od ich koloru sierści, albo w ogóle na psy. I to właśnie może powodować właśnie wytworzenie reakcji strachu, a ta silna reakcja strachu staje się z czasem po prostu fobią. Również niekiedy można powiedzieć, że genetyka i biologia są takimi czynnikami, które mogą odgrywać rolę w rozwoju fobii, a zwłaszcza będzie to widoczne wtedy, kiedy na przykład suka, czyli mama szczeniąt, ma jakieś tam fobie i w momencie, kiedy pojawia się bodziec, ona reaguje nadmiernie i przez to po pierwsze uczy swoje szczenięta przez naśladownictwo, tak, jak reagować w tej sytuacji, ale też może przekazywać pewne predyspozycje do określonych strachów po prostu genetycznie. Tak, czyli po prostu takie psy, które wywodzą się od psów mających już jakieś fobie, mogą być genetycznie bardziej predysponowane do tego, żeby wykazywać jakieś zaburzenia lękowe. Czyli ważne, żebyśmy pamiętali, słuchajcie, uczucie strachu jest cudowne. Bo dlaczego jest cudowne? Dlatego, że chroni nas. Gdybyśmy się niczego nie bali, gdyby nasze psy się niczego nie bały, to prawdopodobnie długo byśmy nie pożyli. Natomiast ten strach jest zupełnie naturalnym sposobem, w jaki my bronimy się przed czymś, co nam zagraża. Natomiast fobia jest traktowana jako zaburzenie dlatego, że strach jest tak intensywny, że zakłóca codzienne funkcjonowanie na przykład naszego psa. Tak? Takie drobne strachy są ok, ale jeżeli zakłóca to normalne funkcjonowanie, czyli pies na przykład nie wychodzi na zewnątrz, albo widząc jakiegokolwiek psa po prostu zamiera, albo stara się uciec, albo wpada w panikę, tak, to można nazwać właśnie już fobią. Wspomniałem tutaj taki termin jak ciało migdałowate, które jest starą taką częścią naszego mózgu, nie tylko naszego, naszych psów też, czyli mózgu ssaków. Czasami mówimy, że to jest mózg gadzi, dlatego że jak popatrzymy na ewolucję mózgu,
to u gadów już występują te struktury. Następnie u ssaków one zostają jako otoczone przez korę mózgową, która przejmuje jakby taką racjonalną kontrolę nad impulsami, które są właśnie, które pochodzą od tego układu tak zwanego limbicznego, w skład którego wchodzi ciało migdałowate. Ono się znajduje właśnie w systemie limbicznym i jakby ma dwie funkcje związane z emocjami i pamięcią, to tak najogólniej mówiąc. Czyli jeżeli jakiś bodziec, jakieś zdarzenie dociera do nas poprzez zmysły, to ono zostaje, to doświadczenie zostaje przekazane do ciała migdałowatego, które dokonuje natychmiastowej analizy, czy to, co widzi, słyszy, czuje, wiąże się z jakimś poprzednim doświadczeniem. I jeżeli ono jest niebezpieczne, tak, czy jest zapisane w tej pamięci jako zagrażające, to będzie reagować w sposób automatyczny właśnie na zasadzie walcz lub uciekaj. Tak? Wiemy, że jest strategia 5F, ale niektórzy to upraszczają, mówiąc walcz, uciekaj. Często też reakcją na taki intensywny bodziec może być zamarcie w bezruchu, czyli zamrożenie. To jest też jedna ze strategii przetrwania, może być też omdlenie, może być próba rozładowania poprzez zabawę, ale generalnie to mamy fight flight, tak, czyli walka, ucieczka. I teraz ciało migdałowate jest w kontekście fobii bardzo często mocno aktywne, jeżeli wystawiamy psa na sytuację, której się boi. Czyli na przykład jeżeli pies boi się innego psa, to widok tego psa, zbliżanie się do niego aktywuje ciało migdałowate, a to prowadzi do uczucia strachu lub do paniki. I tak samo właśnie to ciało migdałowate jest zaangażowane w proces tworzenia, utrzymania fobii, dlatego że ono współpracuje z innymi częściami mózgu w procesie nauki strachu. Zwane to jest zresztą czasami warunkowaniem lękowym. I takie klasyczne doświadczenie z małym Albercikiem Watsona. Nie wiem, czy osoby o wrażliwych duszach są w stanie sobie wyobrazić ten eksperyment, ale właśnie on polegał na tym, że dziecku pokazywano szczura. No, szczur, który u nas budzi generalnie takie niezbyt przyjemne emocje, ale dziecko w ogóle było bardzo zachwycone tym szczurem, bo nie znało. Nie wiedziało, co to jest. Szczur był fajny, biały, laboratoryjny, więc było całkiem fajnie. I później, w momencie, kiedy pokazywano tego szczura, uderzano w gong. Gwałtowny hałas budzi pierwotną, nieuwarunkowaną reakcję strachu. Ale ponieważ ten dźwięk pojawiał się w momencie prezentacji tego szczura, więc Albercik zaczął reagować strachem na widok szczura, a później ten strach się zgeneralizował i Albercik reagował strachem na białe króliczki, w ogóle na białe pluszaki, a nawet na biały fartuch laboranta. Tak? I w ten sposób właśnie Watson udowodnił, że można uwarunkować reakcję strachu, łącząc neutralny bodziec, jakim był właśnie ten szczur, z bezwarunkowym bodźcem wywołującym reakcję strachu. Czyli tutaj jakby ciało migdałowate zapamiętało, że białe oznacza strach, tak? Czyli biały szczur, biały królik, biały pluszak, białe coś tam oznacza strach. Więc tutaj można powiedzieć tak, że ciało migdałowate odgrywa kluczową rolę w tworzeniu, utrzymaniu i generalizacji fobii. Więc jeżeli mówimy o tym, że nasz pies ma jakąś fobię, czyli jest to bardzo silna reakcja emocjonalna, to w ten proces na pewno zaangażowane jest ciało migdałowate, a więc pierwotne bardzo emocje, które dbają o to, żeby przetrwać w sytuacji zagrożenia. A więc jeżeli uruchamia się fobia, to wyłącza się kora przedczołowa. Te dwa układy, czyli kora mózgowa, czasem mówimy kora przedczołowa, bo to jest ten fragment kory mózgowej, który mamy z przodu czaszki, psy też, kontroluje sytuację, to znaczy jest w stanie zrozumieć, co się dzieje i podjąć jakieś racjonalne decyzje, co z tym zrobić.
Ale kiedy ciało migdałowate przejmuje kontrolę i poziom lęku, poziom strachu jest tak silny, że mamy do czynienia z fobią, to kora się wyłącza. Dlaczego? Bo organizm nastawia się na przeżycie, na przetrwanie. Jak czasami czytamy o jakichś sytuacjach, gdzie ludzie, nie wiem, wpadli w panikę w jakimś miejscu, to często też słyszymy o tym, że na przykład oni się tratowali, prawda, że te zachowania były kompletnie nieracjonalne, tak jak pamiętam takie wstrząsające zdjęcia z World Trade Center, jak te samoloty, prawda, uderzyły w wieżę Światowego Centrum Handlu i ludzie wyskakiwali z okien na którymś tam 15, 20 piętrze, prawda, tych budynków, więc to po prostu jest przerażające, ale właśnie w panice to nie kora mózgowa decyduje, tylko decyduje ciało migdałowate o tym, co zrobić, żeby przeżyć. W ogóle fobie jako takie możemy podzielić na kilka typów w zależności od tego, czego ten strach dotyczy. Tak? Możemy mieć fobie specyficzne, one dotyczą konkretnych obiektów lub sytuacji i tutaj będzie na przykład właśnie strach przed choćby dźwiękami. Albo to, co tutaj wcześniej wspomniałeś, ten strach przed kijem, tak, który gdzieś tam się pojawił. Albo mogą być to fobie niespecyficzne, które są związane z różnymi sytuacjami, na przykład społecznymi, takimi jak obecność innych psów, ludzi i tak dalej. I teraz już wiemy mniej więcej, jak powstaje fobia, jaki jest mechanizm jej utrzymania, jak ona działa i dlaczego emocja strachu jest ok, natomiast nadmierna emocja strachu prowadząca do fobii jest już nie ok, ponieważ uniemożliwia normalne funkcjonowanie. No to teraz przejdziemy do tego, co oczywiście możemy z tym zrobić, ale zanim do tego przejdziemy, to chcę przeczytać, o czym piszecie, bo tutaj dziękuję za to, że komentujecie, więc odniosę się do tego. Karina. Motor, śmieciara to zagrożenie życia. Ja się nie boję, ale mój pies reaguje panicznie na te obiekty. Nigdy nie okazałam lęku, a pies odczuła paraliżujący strach skłaniający do ucieczki. To dzieje się często w ten sposób wtedy, kiedy następuje jakieś skojarzenie, czyli na przykład psu brakuje też doświadczeń, że tego typu obiekty jak ciężarówka, śmieciarka są bezpieczne. Tak mamy na przykład w sytuacji, kiedy nasz pies jako szczeniak nie miał odpowiedniej socjalizacji albo miał ją ubogą, to on wtedy nie wie, jak reagować na takie zjawiska. I ciało migdałowate ma jeszcze jedną taką cechę, że jeżeli nie wie, to na wszelki wypadek woli uciekać. Czyli po prostu nie w dorosłym życiu, czyli po zakończeniu okresu socjalizacji, która u szczeniąt trwa od 3 tygodnia życia do mniej więcej 16, to po zakończeniu tego okresu socjalizacji, kiedy zapoznaje się ze światem, każdy obiekt nowy będzie raczej traktowany z rezerwą niż z ciekawością. Nie? I to może powodować, że psy na przykład zaczynają się, czy jakby boją się takich obiektów, które są dla nich nieznane. Tak, Joanna, już mówiłem o tym, że predyspozycje do fobii mogą być dziedziczne i tak jak najbardziej. Patrzę, co piszecie. Aha. To jeszcze odnośnie tego psiaka, dopowiem dokładnie, pies zgeneralizował ten lęk. Na przykład boi się przejść przez futrynę, obok drzwi była ta nieszczęsna miotła, to mówimy o tym kiju, co tam spadał. Wystarczy, że na przykład przesunę nieco coś, co stoi obok i zamiatając wręcz nogami przebiega przez te drzwi, mimo iż nie ma tam tej miotły, ani nie są to te same drzwi. Widzisz, czyli dla niego częścią tej sytuacji, którą uznał za zagrażającą czy straszną, było przejście przez futrynę, prawda? Niezależnie od tego, jaka to jest futryna, prawda? Czyli tutaj mamy taki właśnie proces generalizacji. On też ma swój sens, tak? Bo jeżeli chcielibyśmy, na przykład ugryzł nas pająk, nie? I chcielibyśmy sprawdzać, czy inny nas nie ugryzie, no to nasz mózg powie, nie rób tak, bo jedno doświadczenie wystarczy.
Okej. Tutaj jeszcze mówisz o fobii, Katarzyna, o fobii u ludzi, jeżeli ktoś boi się psów, a nigdy nie miał złych doświadczeń. Jedna moja klientka wiele lat się panicznie bała psów, nawet szczeniaczków, a teraz ma psa. Wcześniej uciekała ze sklepu na widok nawet szczeniaka na rękach. Jeszcze u ludzi jeszcze jest jeden czynnik, którego nie ma u psów, który może być takim czynnikiem tworzenia fobii. Mianowicie to mogą być przekonania i myśli. Tak? Czyli fobie mogą być również związane z takimi przekonaniami i myślami jednostki. Czyli jeżeli ta osoba wierzy, że wszystkie psy są niebezpieczne, albo się naoglądała filmów, na których psy gdzieś tam kogoś atakują, to może się rozwijać fobia psów właśnie, fobia przed psami, dotycząca psów właśnie w oparciu o przekonania i myśli. Nasze psy są o tyle prostsze, że one nie mają przekonań i takich myśli, czyli nie możesz powiedzieć psu, wyobraź sobie kiełbasę, tak? I co będzie, nie? A możesz powiedzieć człowiekowi, wyobraź sobie cytrynę i człowiek się zacznie ślinić, jeżeli sobie to wyobrazi w sposób wystarczająco plastyczny. O, tutaj Emilia, potwierdzasz to, o czym mówiłem, prawda? O nabywaniu fobii poprzez doświadczenie. Opera nie została pogryziona, ale jak miała 4 miesiące, rzucił się do niej czarny duży labek. Od tamtej pory czarne psy to największe zło, jakie może pojawić się w polu widzenia. Wiesz, no, właśnie to fajnie, że o tym napisałaś, bo doświadczenie traumatyczne to nie musi być doświadczenie pogryzienia. To może być doświadczenie, w których pies przeżył silny strach, a obiektem, który ten strach wywołał, właśnie był ten duży czarny labek. Więc ciało migdałowate zapamiętało, duży czarny pies równa się zagrożenie, uciekaj. Tak? Uciekaj albo reaguj w sposób chroniący twoje życie. Też może na marginesie wam powiem, że to jest jeden z powodów, dla którego uważam, że przedszkole dla szczeniąt to jest najtrudniejszy kurs, jaki można prowadzić. Dlatego, że tam wszystkie psy są bardzo podatne na każde doświadczenie. Jeśli zdarzy się jakieś właśnie doświadczenie traumatyczne dla młodego takiego szczeniaka, to ono może się później zapisać, nie? Jako już recepta postępowania w przyszłości. Tak samo parki dla psów to są miejsca, do których osobiście staram się nie chodzić i uważam, że parki dla psów to też jest miejsce, gdzie nasz pies może zostać straumatyzowany właśnie przez podbiegające jakieś bez kontroli zupełnie, a niekiedy agresywnie nastawione psy, więc dlatego to nie jest dobre miejsce. Tak, to Joanna pisze, gdyby nie było strachu, nie byłoby bohaterów. Aha. No. Tak, bo żeby być bohaterem, musisz pokonać strach. Tak, tutaj Andrzej piszesz, druga strach przy dojściu do samochodu i w trakcie nawet krótkiej jazdy wymiotuje. Więc tutaj możesz mieć taką reakcję, że skoro pies ma chorobę lokomocyjną, to wymiotowanie nie jest przyjemne, dla psa też. Więc jeżeli on kojarzy wejście do samochodu, tak, z wymiotami, no to będzie unikać tej nieprzyjemności, unikając wejścia do samochodu. Tak. Tutaj trzeba byłoby po prostu nad tym rzeczywiście popracować. Ok. Słyszy odrywanie rzepu, to jest panika. To Mara i Hendrix. Ok. Tak, tutaj Facebook user właśnie, że ciało migdałowe to gra sobie poza korą mózgową. Znaczy, wiesz, ono w jakiś sposób gra w duecie z korą mózgową, ale na zasadzie solisty, tak? Czyli albo kora mózgowa, albo ciało migdałowate. Tak, jeżeli to jest tak jak tutaj słusznie mówisz, jeśli ciało migdałowate, hipokamp ma swoje doświadczenie, często od pierwszego razu, to nie ma potrzeby porozumiewać się z korą mózgową. I to jest właśnie fajnie, że o tym piszecie, dlatego że teraz musimy sobie powiedzieć, co z tym robić, tak? Jak usunąć taki strach, pyta Facebook user, tak? Jak to odczarować, jak to zmienić. I teraz, jak można pracować z takimi psami, które mają jakieś tam fobie? Otóż pierwszą rzeczą, która się nasuwa sama, to jest taka, że jeżeli ciało migdałowate zaczyna wysyłać swoje sygnały,
to pierwszą jakby instancją, która może nad tym zapanować, jest kora przedczołowa. Czyli jeżeli słyszysz jakiś dziwny dźwięk, tak, szelest, który dochodzi z kuchni, ciało migdałowate mówi, coś się złego dzieje, a twoja kora przedczołowa mówi, nie, to tylko gotuje się woda w czajniku, to nic złego, nie? I natychmiast poziom strachu spada. Więc uruchomienie procesów korowych, czyli tych związanych właśnie z przetwarzaniem informacji w sposób świadomy, w sposób jakby racjonalny, jest w stanie zapanować nad impulsem płynącym z ciała migdałowatego. Tak? Czyli w jakiejś sytuacji możesz odczuwać strach, ale kora przedczołowa mówi ci spokojnie, jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Tutaj też uruchamia się taki mechanizm kontroli emocji, czy jakby radzenia sobie z tymi emocjami. Do tego takiego zaangażowania się przydają się nauczone komendy. Jeżeli mamy niewielki poziom strachu, a pies potrafi wykonywać komendy, to wydawanie mu tych komend, podkreślam, kiedy ten strach nie jest duży, może uruchomić procesy korowe, a nie da się jednocześnie myśleć i panikować. To się ze sobą nie klei po prostu. Tak? Czyli uruchomienie procesów korowych może zapobiec jakby eskalacji tej teorii. Ewa pisze tak, co myślisz o teorii, aby nie przytulać, pocieszać psa, jak się czegoś boi, bo to może wzmagać jego strach. Ja mam inne doświadczenie, jak przytulam rottweilerkę u weterynarza, to mam wrażenie, że lepiej znosi zabiegi. Ewa, to jest taki mit, który rozpowszechniają niektórzy niedoświadczeni trenerzy i behawioryści. Nie wiem, skąd to mają, ale na pewno nie z badań naukowych. Dlaczego? Bo przecież strach jest emocją. Tak? Emocja jest warunkowana klasycznie. Nie możesz wzmocnić strachu w ten sposób. Dlaczego? Wyobraź sobie, że się boisz czegoś, tak? Jak ja ci dam 100 zł, będziesz się bała bardziej? Tak? Natomiast sprawienie, że twój pies czuje twoją bliskość, prawda? Dzieje się na poziomie wręcz dotyku, wręcz fizjologii, tak? Wydziela się oksytocyna, pies czuje się zaopiekowany, bezpieczny. W tym momencie strach spada. Więc odwrotnie, jak wasz pies się czegoś boi, to właśnie odpowiedni dotyk, tak, czy obecność nawet człowieka będzie dla niego dużym wsparciem. I zresztą kiedyś tam pokazywałem wam już takie badania, jak pies przeżywa trudne dla siebie momenty, kiedy jest przy nim człowiek albo kiedy ten człowiek go dotyka. I okazało się, że w jakiejś sytuacji stresującej częstotliwość uderzeń serca, czyli puls po prostu zwalnia, a pies się bardziej relaksuje, kiedy jest przy nim człowiek albo go dotyka. Więc tutaj po prostu wyrzućcie do kosza taką bzdurę, że pocieszanie psa wzmocni strach. Ale żeby znowu nie było tak całkiem jednoznacznie i różowo, że będę teraz psa. Pies może również poprzez twoje zachowanie wzmocnić swoją reakcję w danej sytuacji. Czyli przeżywa strach i zaczyna coś robić w związku z tym strachem. Jeżeli wtedy dostanie twoją aprobatę, twoją nagrodę, to nie będziesz wzmacniać strachu, ale będziesz wzmacniać reakcję, bo to już jest warunkowanie instrumentalne, o którym wspominałem. Tak? Czyli jakby wzmacniasz zachowanie, nie wzmacniasz emocji. Tak? Czyli jeżeli... tak, bo tutaj też Katarzyna mówi, że jeżeli ludzie lamentują, no to nie jest żadne pocieszanie, tak? Tylko wtedy to pies poprzez jakby obserwację tego, co my robimy i rozumienie tych emocji może wręcz tą fobię sobie zwiększyć. Dobra, tutaj jeszcze mówicie o Ksero pisze. Mój odważny, socjalizowany American Bully na spacerze w Chorwacji czaił się przed łączeniem metalowym mostu, po czym przebiegał i szedł normalnie. Dopiero załapałem po czasie, że musiało go oparzyć. Może tak było, tak? Ale to wtedy już nie było, to już było takie klasyczne warunkowanie, tak, że ta część może go parzyć, w związku z czym trzeba jak najszybciej przez to przebiec, żeby odczuć ulgę. Tak, tutaj pytanie, że opiekun może wzmocnić też pewność w niefajnej sytuacji. Tak, znaczy może zredukować strach, tak?
tak? O czym mówiłem już jakiś czas temu, pokazywałem wam takie słupki, prawda? Jak wyglądał poziom strachu psa i częstość tętna. Właśnie poprzez samą obecność albo poprzez głaskanie można tą emocję strachu obniżyć, bo pies jakby czuje wsparcie od strony właściciela. I do tego też służą rozmaitego rodzaju kamizelki. Na przykład są takie kamizelki, się nazywają Thunderstorm Wrap albo Anxiety Wrap, czyli kamizelka przeciwburzowa i przeciwlękowa. To są te techniki, które na przykład stosuje Linda Tellington-Jones w swojej metodzie T-Touch, albo też taka metoda, która się nazywa wrapping, czyli owijanie psa w różny sposób. Generalnie chodzi o to, że pies, który ma lepsze poczucie swojego ciała poprzez owinięcie go, czy przytulenie, tak, ma większą umiejętność uspokojenia się w sytuacji stresowej. I powiem wam, jeżeli macie psa, który ma umiarkowaną jakąś, może nie nawet fobię, ale strach przed jakimiś zjawiskami typu burza albo jakieś odgłosy, kij spadający i tak dalej, to zastosowanie tego sposobu owinięcia psa może być bardzo, bardzo cenną pomocą w opanowaniu jego strachu czy jego lęku. Jak to robimy? Używamy do tego bandaża elastycznego w takiej najbardziej, wiecie, prostej formie. Zaczynamy od grzbietu, przekładamy bandaż pod brzuszkiem i zawijamy znowu na grzbiecie i zawiązujemy. Nie za mocno, nie trzeba mocno, tak? I pies w tym momencie ma takie lepsze poczucie swojego ciała. Ja pamiętam, jak pracowałem z dwoma stafikami, które, to akurat było w Anglii, które bały się burzy bardzo. I ponieważ nie miałem akurat bandaża elastycznego, to wziąłem po prostu leginsy właścicielki, wyciąłem dziury na łapy i założyłem psom po prostu tak jak, wiecie, pod koszulkę na tułów. I to ich tak trochę otuliło. Dzięki temu, słuchajcie, one zamiast się bać tej burzy, poszły spać. Naprawdę. To było wręcz spektakularne, do jakiego stopnia właśnie taki prosty sposób pomógł im pokonać ten strach. Oczywiście, jeśli ten strach będzie bardziej intensywny, bardziej taki właśnie zbierzający w stronę paniki, to już takie proste podejście może nie wystarczyć. Katarzyna pisała, nie wiem jak owijania, ale T-Touch działa. No działa, działa. I to u koni działa i u psów też działa. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tą techniką, to wiecie już, czego poszukać. T-Touch, Linda Tellington-Jones, ewentualnie wrapping, albo czasami w polskim języku mówi się owijki, nie? To też może będzie fajnie działało. Tak, to integracja sensoryczna, Facebook user nam pisze, czyli ucisza układ współczulny. Tak, układ współczulny to jest część układu autonomicznego, mamy jakby taką parę, układ współczulny, przyspółczulny. Współczulny jest właśnie aktywowany wtedy, kiedy grozi nam coś i musimy właśnie zadbać o przetrwanie. A przywspółczulny to jest czasami nazywany układem gospodarza, który jest odpowiedzialny za jedzenie, apetyt, rozmnażanie i inne takie fajne rzeczy, bo też jak jeżeli macie psa w dużym stresie, to na przykład nie będzie chciał jeść. To jest pierwszy taki sygnał, że układ współczulny jest mocno aktywowany, skoro pies traci apetyt. No ale to tak troszkę na marginesie. No i teraz mamy już omówione owijanie i bliskość przewodnika i dodawanie wsparcia. Teraz co możemy jeszcze zrobić? Oczywiście, że możemy zastosować taką procedurę, która się nazywa, niekiedy łączy się to, tak? Mianowicie odwrażliwianie i przeciwwarunkowanie. Generalnie mówi się, że odwrażliwianie dotyczy reakcji automatycznych, przeciwwarunkowanie dotyczy zachowań, ale wiecie, w praktyce warunkowanie klasyczne i instrumentalne często się ze sobą łączą i ich oddzielenie takie, wiecie, precyzyjne jest właściwie niemożliwe w życiu. W laboratorium się da, a w życiu bardzo, bardzo trudno, dlatego że danym emocjom towarzyszy zachowanie, a zachowanie wpływa na emocje, tak? Jeżeli pies się czegoś boi, no to jest emocja, strach.
ucieka, no to już jest zachowanie. Czuje ulgę, no to już jest znowu emocja. Także to się wszystko ze sobą fajnie łączy i taki klasyczny model wywodzący się jeszcze z początków XX wieku, no niekoniecznie będziemy w stanie zastosować. Ale w takim właśnie odwrażliwianiu przede wszystkim, czy tak zwanej systematycznej desensytyzacji, mamy taką sytuację. Łączymy coś, czego się pies obawia, z czymś, co bardzo lubi. Tutaj akurat macie rysunek, kiedy ten człowieczek boi się węży, ale kocha lody. No więc w tej metodzie, oczywiście zachowując odpowiedni czas, zachowując odpowiednią intensywność ekspozycji i tak dalej, kiedy na przykład pokazujemy tego węża, dajemy możliwość zjedzenia pysznych lodów. I po wielu, wielu takich powtórzeniach, czyli widok węża równa się przyjemność związana z jedzeniem lodów, oczekujemy, że w sposób klasyczny widok węża wywoła tak samo przyjemne uczucia, jak wcześniej jedzenie lodów. Tak działa warunkowanie klasyczne, tak jak pamiętacie z psem Pawłowa, o tym mówiliśmy. Co tu może pójść nie tak? Na pewno już się domyślacie, że jeżeli poziom strachu przed tym wężem, który tam był na obrazku, będzie wyższy niż chęć do zjedzenia lodów, to ten człowiek może nie chcieć lodów, byleby tylko nie oglądać czego węża, byle się z nim nie kontaktować. Czyli uruchomi się tak zwana trzecia zasada Premaka, czyli będziemy mieli do czynienia właśnie z tym efektem. Czyli chcemy, żeby jeżeli stosujemy taką technikę odwrażliwiania przeciwwarunkowania, znaczy odwrażliwiania, to chcemy, żeby poziom tego dyskomfortu związanego z danym bodźcem zawsze był niższy niż pragnienie uzyskania tego pożądanego bodźca, jakim jest tutaj były te lody. Powiem Wam tak, w praktyce owszem, stosujemy to na przykład, kiedy pies nie lubi zakładania kagańca albo nie lubi czesania. Ja używam tej techniki bardzo często, a mianowicie pokazuję psu smakołyk, pokazuję psu szczotkę, zbliżam szczotkę do psa, daję sygnał nagrody, oddalam szczotkę, daję smakołyk. Nie? Czyli zaczynam kojarzyć widok tej szczotki z czymś przyjemnym, czym jest właśnie zjedzenie smakołyka. Czyli szczotka już nie kojarzy się z nieprzyjemnym doznaniem, jakim jest tam, powiedzmy, czesanie, jeśli pies tego nie lubi, ale z czymś przyjemnym, czym jest właśnie jedzenie smakołyka. Ale tak naprawdę w tej procedurze ja robię jeszcze coś innego, co się nazywa przeciwwarunkowanie. I generalnie ten proces polega na tym, tutaj macie to pokazane na takim schemacie, który pochodzi od Griszy Stewart. Grisza mi pozwoliła tego używać, więc jak najbardziej mogę Wam to pokazać. Na czym to tutaj polega ta cała historia? Otóż polega na tym, że jeżeli mamy psa, który się czegoś boi, ale jednocześnie bardzo lubi na przykład serek, tak, tutaj w tym wypadku to jest akurat serek, to załóżmy, pies nie cierpi listonosza, ale kocha serek. To jest ta sytuacja. No więc ten listonosz jest tutaj nazwany potworem, a serek jest bardzo dobrą rzeczą. I w tej procedurze zawsze ten listonosz jest zapowiedzią serka. Czyli pojawia się listonosz, pies dostaje serek. Ale trik jest tutaj taki, że tylko listonosz daje serek, czyli nie używacie serka w żadnych innych sytuacjach treningowych i innych, bo pies musi wiedzieć, że aby dostać ten serek, to jedynym sposobem jest pan listonosz, który właśnie do Was przyjdzie. Tak? Nic innego. Czyli żadna inna sytuacja tego serka nie da. I oczywiście nie możecie zrobić tak, że wchodzi listonosz i dajecie psu ser, bo poziom stresu może być za wysoki. I wtedy pies po prostu nie będzie miał ochoty nawet na zjedzenie sera, tak jak wcześniej Wam pokazywałem sytuację z tymi lodami, prawda? A więc potwory muszą zachować odległość i musimy zrobić wiele prób, bardzo stopniowo, zbliżać się tak do psa, żeby pies się czuł komfortowo i miłość do tych bardzo dobrych rzeczy jest silniejsza od strachu przed potworami. I po wielu powtórzeniach
pies, widząc to, że zbliża się właśnie listonosz, zaczyna się cieszyć, bo za chwilę dostanie nagrodę. I to jest właśnie procedura przeciwwarunkowania. Mówiłem wam o tej szczotce, prawda? Tak naprawdę przy tej procedurze używam nie tylko odwrażliwiania, ale również przeciwwarunkowania. Dlaczego? Bo popatrzcie, zbliżam szczotkę, daję psu tutaj powąchać smakołyk, którego na razie nie dostaję, przeciągam na przykład szczotką, daję sygnał dobrze, albo klikam, ale jak mam szczotkę i smakołyki, to nie mam czym kliknąć, chyba że zębami. I zabieram szczotkę, daję psu nagrodę i chwalę go. I tak naprawdę nagradzam brak reakcji. Tak? Czyli reakcją jest po prostu brak reakcji. A więc wzmacniam też instrumentalnie, czyli oczekuję, że pies nie będzie zachowywać się właśnie w sposób taki unikający dotyku szczotki, tylko każde inne zachowanie będę nagradzać, będę w ten sposób wzmacniać. Nie? Czyli to mówimy, że to jest nagradzanie innego zachowania niż to, które eliminujemy, czy na przykład gryzienie szczotki, uciekanie albo atakowanie człowieka, który próbuje psa uczesać. Więc jednocześnie poprzez to, że ja zbliżam tą szczotkę, więc pies czuje pewien rodzaj napięcia, pewien rodzaj presji i to można by było w kategoriach właśnie refleksji nad zachowaniem nazwać właśnie pewnego rodzaju presją, ale kiedy wytrzyma tą presję, bo oczekuje na nagrodę, to szczotka się oddala i mamy R minus, czyli negatywne wzmocnienie oraz pozytywne wzmocnienie w postaci smakołyka. I rzeczywiście tak można psa nauczyć tolerowania różnych rzeczy. Szczesania, obcinania pazurów, noszenia kagańca, tolerowania smyczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia właśnie z dość taką utrwaloną reakcją strachu, czasami stosujemy taką procedurę, która znana jest również z terapii ludzkiej, która nazywa się terapią ekspozycyjną. Jeszcze Kaszlarzyna o bokserze tutaj nam piszesz. Mój bokser po bolesnym zastrzyku bał się panicznie strzykawki. Nic nie pomagało i kupiłam strzykawki w aptece i co dzień pozorowałam zastrzyki. Najpierw tylko kładłam obok i tak dalej, w końcu udawałam, że robi zastrzyk, udało się, przestał gryźć strzykawkę. No więc cudownie zastosowałaś procedurę odwrażliwiania, przeciwwarunkowania i ekstra. Natomiast można też zastosować procedurę, która się nazywa SATS, Synalia Training System, SATS, i tą procedurę opracowała Casey Cover, już mam sklerozę, Casey Cover. I ona używa tutaj takiej bardzo ciekawej metody. Mianowicie pokazuje psu na przykład tą strzykawkę, o której wspomniałaś, Katarzyna, i nazywa to strzykawka. Nie? I pies się tam, powiedzmy, zainteresuje tą strzykawką, ona mówi super, zabiera strzykawkę. I później wprowadza taki sygnał jakby pośredniczący pomiędzy tym bodźcem a zabraniem go, czyli na przykład niech to będzie ta szczotka, bo już tam o niej mówiłem, czyli pokazuję szczotkę, mówię super, zabieram szczotkę, daję psu smakołyk, nie? Później przytrzymuję szczotkę, daję, prawda, znowu sygnał super, zabieram szczotkę. A później wprowadzam taki sygnał jakby przedłużający tą ekspozycję, mówiąc, na przykład oni mówią excellent, nie? Ja mówię super. Czyli pies wie, że jest na przykład su, to jest sygnał wytrzymaj to, a super oznacza zakończyła się procedura, dostajesz nagrodę. I teraz tutaj piszesz, że o, Joanna już to zastosowała, ale Joanna, ty byłaś u nas na kursie zawodowym, więc wszystko to znasz. Bardzo się cieszę, że korzystasz i że znasz te procedury. Jeżeli chcecie je też poznać, ja oczywiście zapraszam na kurs trener behawiorysta, albo trener psów, albo behawiorysta, praktyk, zoopsycholog, a najlepiej łączony. Bo to tak można po prostu zrobić i znajdziecie właśnie też dużo takich filmów w sieci, gdzie ktoś na przykład bez znieczulenia jest w stanie wykonać kotu zdjęcie rentgenowskie, albo właśnie wykonać psu zastrzyk, używając właśnie tej procedury.
I niezależnie od Casey Cover, oczywiście każdy dentysta zna tą procedurę, bo oni używają tego magicznego już kończę. Nie? Wiecie ci w zębie, mówi już kończę, już nie, już kończę. I to jest ten moment, kiedy twój organizm już antycypuje ten moment ulgi, nie? Ale to się jeszcze nie skończyło, to ciągle trwa. Natomiast już twój organizm wie, co będzie za chwilę, kiedy dentysta powie skończyłem. Nie? Więc tutaj bardzo się ta procedura przydaje w takich sytuacjach, kiedy pies przeżywa strach przed czymś, nad czym możemy zapanować, tak? I możemy jakby nauczyć go tolerowania czegoś, co jest, prawda, nieprzyjemne do końca, ale możliwe do zniesienia. On po prostu wie, czego, jakiej reakcji oczekujemy. I kolejnym sposobem na to, żeby właśnie tą terapię ekspozycyjną jeszcze bardziej rozwinąć w przypadku różnego typu strachów, a nawet fobii, jest taka procedura, która polega na zatrzymaniu reakcji psa do momentu ustąpienia objawów strachu. Niektórzy mówią, że to jest flooding, ale flooding polega na zalaniu bodźcami. Natomiast w terapii ekspozycyjnej dbamy o to, aby poziom negatywnych emocji u psa był na tyle jeszcze pod kontrolą, żeby nie uruchomić reakcji paniki, tylko uniemożliwić jakby uzyskanie ulgi poprzez odejście. Są psy, które się boją wejścia na schody. Nie? I tutaj jakby różne pomysły, wiele razy się z tym spotykałem, zachęcanie smakołykami nie działa, bo pies pluje smakołykami, bo prawda, no, nie chce zrobić kroku w przód, ucieka. No to wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że pies boi się wejścia na schody i co my próbujemy zrobić? My próbujemy przekonać go przy pomocy smakołyków, że wejście na te schody jest fajne. Ale jak się już uruchomił system strachu, jak się już uruchomiło ciało migdałowate, to kora przedczołowa powie, nie chcę tego smakołyka. Układ współczulny mówi, nie, walcz, uciekaj, wycofaj się, to jest niebezpieczne, to jest straszne. Nie? No więc w momencie, kiedy zwierzę przeżywa ten strach, to my możemy zrobić coś odwrotnego niż ten proces nabywania fobii. Zatrzymać się w takiej odległości, żeby ten poziom strachu jeszcze nie był wystarczający, nie był wysoki, i po prostu zablokować reakcję ucieczki. I wtedy co się dzieje? Owszem, ten strach przez chwilę rośnie. Po czym pies widzi, że okej, no nic się strasznego nie dzieje. Nie? Nic mnie nie zabiło, nic mnie nie pokonało. Ja tu dalej jestem, jest przy mnie mój człowiek. I zazwyczaj wtedy jest w stanie zrobić krok do przodu, więc robi ten krok i wtedy jest nagrodą odejście z tej sytuacji. Czyli warunkiem uzyskania ulgi jest zmierzenie się z pewną trudnością. I jeżeli macie takiego psa, który boi się wchodzenia na schody, to po prostu weźcie go na smycz, stańcie w takiej odległości od tych schodów, żeby pies nie panikował, ale już miał ochotę odejść. Po prostu poczekajcie. Nie, nie pozwólcie psu uciec, poczekajcie. I jeżeli on zrobi, chociażby przestanie próbować tej ucieczki, powiedzcie mu, że jest cudownym psem i odejdźcie. Nie? Wtedy to uczucie ulgi, czyli negatywne wzmocnienie, zacznie działać na waszą korzyść, a nie przeciwko wam. Powiem wam, że wiele razy pracowałem z psami, które bały się, jest tak, że właśnie jakiś pies boi się wchodzenia na schody i tą metodą udało mi się za każdym razem tym psom pomóc. Pamiętam bardzo dawno temu na kursie trenerskim przyjechała dziewczyna z owczarkiem szkockim, który, znaczy coli, nie? Duży toś, taki kudłaty duży coli. I ja tam oczywiście już zaplanowałem, gdzie kto będzie w którym pokoju, bo to był taki wynajęty cały domek. No i okazało się, że dziewczyna ma na piętrze ten swój pokój, a pies się boi wchodzić po schodach. I to w domu u siebie on się tak bał, że za żadne skarby świata nie był w stanie wejść, nie? Po tych schodach. I dokładnie zastosowaliśmy tą procedurę. Po 5 minutach pies po prostu śmigał po schodach w jedną i w drugą.
No i po powrocie z tego kursu poprosiłem tylko tą właśnie trenerkę, bo to nie był jej pies, to był pies pożyczony od koleżanki. Mówi, słuchaj, jak będziesz oddawać psa, to powiedz, że musisz koniecznie coś załatwić na piętrze, nie dyskutuj z nią, tylko spróbuj tego psa właśnie używając tej techniki wprowadzić na pierwsze piętro, na to półpiętro i żeby on przeniósł to doświadczenie, że się da chodzić po schodach na swój dom. I wiecie co? Ona weszła do tej koleżanki i mówi, cześć, słuchaj, muszę coś tylko załatwić na piętrze. I koleżanka zdała tylko powiedzieć, ale on nie wchodzi i pies już był na półpiętrze, nie? Bo tak szybko udało się właśnie dzięki tej procedurze pokonać strach przed wchodzeniem na schody. Czy ta procedura jest zarezerwowana tylko dla psów? Wręcz przeciwnie. Terapia ekspozycyjna jest często stosowana również w terapii ludzkich fobii. Być może uda się Wam odnaleźć taki cykl filmów, który się nazywał Małe zwierzę, wielki strach. To było na którejś ze stacji telewizyjnych w Polsce, też w naszym języku polskim, gdzie właśnie pracowano z ludźmi bojącymi się karaluchów, gołębi, motyli, różnych takich rzeczy, właśnie używając tej terapii ekspozycyjnej. Czyli w końcowym jakby momencie tej procedury człowiek musiał sam zmierzyć się ze swoim strachem. Terapeuta był przy nim, czyli towarzyszył mu i widać było, jakie emocje ten człowiek przeżywa. Ale kiedy przekonywał się, że tak naprawdę nic się nie stało złego, to te emocje ustępowały uczuciu ulgi i takiej ewidentnej radości, a to stawało się pozytywnym wzmocnieniem dla reakcji właśnie innych niż strach, niż fobia. Więc u ludzi jest tak, że my możemy jeszcze obecnie już korzystać z takich zdobyczy techniki, jak na przykład wirtualna rzeczywistość, czyli możemy założyć człowiekowi wirtualne okulary i bardzo fajnie dozować te doznania wizualne, na przykład widoki jakichś tam pająków i innych. No niestety z psami tak nie możemy popracować, ale możemy mieć jakby wpływ na dwa czynniki. Pierwszy to jest czas ekspozycji, drugi to jest odległość, czyli intensywność bodźca. Więc jeżeli wasz pies przeżywa tego typu fobię, to czasami ta terapia ekspozycyjna może być po prostu dla niego prawdziwym ratunkiem. I nie obawiajcie się tego, że tutaj, prawda, no ale to nie wiem, tam pozytywne, negatywne, to nie ma znaczenia. Ważne, że pomagamy psu w ten sposób, a tylko pozytywne wzmocnienie w postaci nagród niestety nie ma dostępu do układu limbicznego. Sorry. I teraz jeszcze jedna rzecz na koniec. Są takie fobie, że po prostu trudno jest bardzo to opanować w taki sposób, jak Wam opisałem. Ewentualnie nawet no, pies się zamyka w sobie. To tak będzie na przykład w przypadku fobii przed wystrzałami fajerwerków. Wtedy nie bójcie się pójść do lekarza weterynarii i poprosić o podanie leków, które działają przeciwlękowo, a dodatkowo hamują, znaczy jakby kasują pamięć krótkotrwałą, czyli zwierzę nie pamięta zajścia, które miało miejsce. W podobny sposób będzie działać podanie takich leków z grupy benzodiazepin, ale nie będę Wam podawał nazwy, bo to lekarz weterynarii wie, który powoduje, na przykład pies będzie, nie wiem, pogryziony przez jakiegoś psa, albo będzie jakieś traumatyczne zdarzenie, to żeby nie zapisywał traumy w układzie limbicznym, czyli w ciele migdałowatym, podajemy ten lek, pies po prostu idzie spać, zapomina o całym wydarzeniu. Mówię, to jest jakby ostatnia instancja i na pewno bym od tego nie zaczynał, odwrotnie niż niektórzy moi koledzy, którzy na dzień dobry po prostu ordynują podawanie leków właśnie psychiatrycznych psom, więc spokojnie, mamy jeszcze całe mnóstwo różnych sposobów i pomysłów i technik, że właśnie wiemy, jak to zrobić. Potwierdzam, pisze Anna Vega Zumeta. Moja lilka bała się schodzić ze schodów i dopiero założenie obroży ciaśniej i uniemożliwienie psince wycofania się pomogło. Dziś normalnie chodzi po schodach. Bardzo Ci dziękuję za to, że potwierdzasz to, o czym mówiłem i bardzo Wam też dziękuję, że te rzeczy, o których sobie rozmawiamy, są pomocne w Waszej pracy z Waszymi psiakami, bo po to też te live'y są.
Pyta Angelika, czy live będzie zapisany. Live będzie w całości dostępny w Klubie Przyjaciół Psów. Jeżeli jeszcze nie jesteście w Klubie Przyjaciół Psów, to oczywiście serdecznie zapraszam do dołączenia do Klubu Przyjaciół Psów. Za rok cena jest 290 zł, a w tym momencie macie 2 miesiące gratis. Normalnie jest 29 zł za miesiąc, więc możecie sobie wybrać płatność albo w ratach miesięcznych, albo w całości. Też planuję, aby w Klubie Przyjaciół Psów pojawiły się nowe materiały, przede wszystkim z programu PNP. Nazwałem, już tu pracujemy, nagrywamy, pokazujemy. Zapraszam serdecznie do tego programu tych wszystkich, którzy pracują już ze swoimi psami, przynajmniej od 3 miesięcy, a ich psy nadal ciągną na smyczy, nie wracają na przywołanie, rzucają się na inne psy. Jeżeli masz takiego psa, chcesz wziąć udział w programie, zapraszam. Ten program jest całkowicie za darmo dla Ciebie. Skorzysta na tym fundacja, która zajmuje się adoptowaniem psów, którą ja wybiorę, bo za całą naszą pracę zapłacisz tylko jeden raz ofiarę dla tej fundacji, a my pracujemy zupełnie bezpłatnie. Więc jeżeli chcecie się zgłosić, zostawię link również w opisie. Polecam klub, dziękuję bardzo, Facebook userze. Kimkolwiek jesteś, też Cię lubię. Kochani, nasz czas dobiegł końca. Miło, że się spotkaliśmy. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Lajki, serduszka. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze kliknąć, bo to spowoduje, że też inne osoby dowiedzą się o tym, że w każdą środę o 20 spotykamy się na live i rozmawiamy o różnych fajnych tematach związanych z psami. Jeśli macie jakieś tematy, pytania, coś Was nurtuje, chcielibyście o czymś pogadać, wpisujcie proszę w komentarzu, na pewno wezmę to pod uwagę, planując kolejne nasze spotkania. A tymczasem trzymajcie się, kochani, dziękuję za Waszą obecność, pa, dobrej nocy.